Wracamy do sprawy odwołania ze stanowiska prezesa szpitali tczewskich S.A. Marzeny Mrozek. Starosta tczewski wyjaśnił przyczyny tej decyzji, potwierdzając, że sytuacja finansowa placówki jest trudna. Sprawę komentuje też Adam Kucharek, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, czyli opozycji w samorządzie powiatowym. W czwartek, 2 lutego, poinformowaliśmy, że dzień wcześniej wieczorem Walne Zgromadzenie Szpitali Tczewskich S.A., które składa się z członków zarządu powiatu, odwołało ze stanowiska prezes zarządu spółki Marzenę Mrozek. W krótkim oświadczeniu starosta tczewski oznajmił, że powodem podjęcia tej decyzji jest trudna sytuacja finansowa szpitali tczewskich. Poprosiliśmy starostę Tadeusza Dzwonkowskiego o bliższe wyjaśnienie sprawy. Pani Marzena Mrozek została odwołana z funkcji prezesa zarządu szpitali tczewskich przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z trudną sytuacją ekonomiczną, finansową spółki, której to źródeł należy doszukiwać się w utraconym w ubiegłym roku kontrakcie na ratownictwo medyczne. Czy pani Mrozek wciąż pracuje w szpitalach tczewskich? Jaką pełni funkcję? Pani Marzena Mrozek jest cały czas związana ze szpitalem tczewskim umową o pracę. Do tej pory, zgodnie z umową, była to funkcja dyrektora do spraw pielęgniarstwa, jednakże na wniosek nowego prezesa będzie to prawdopodobnie stanowisko pełnomocnika zarządu do spraw i teraz tutaj jest jeszcze pole do ustalenia. Powodem jest ta trudna sytuacja finansowa szpitali tczewskich. Czym ona się objawia? Dlaczego jest trudna i czy można mówić o braku płynności finansowej? Jeśli chodzi o płynność, to ona jeszcze jest zachowana, jednakże jej jak gdyby realizowanie jest zagrożone. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, aby dać możliwości nowemu prezesowi podjęcia się tych działań. Tak jak powiedziałem wcześniej, ich źródeł doszukujemy się w utraconym kontrakcie na ratownictwo medyczne. To było kilkanaście miesięcy już temu, jednakże cały czas były czynione starania, aby odzyskać ten kontrakt, jednakże z naszej wiedzy nie do końca te procedury ze strony spółki były należycie zachowane. W związku z tym ten kontrakt został utracony, koszty zostały, jednakże przychodów nie ma. W związku z tym te koszty zaczęły co miesiąc narastać. Radny powiatu, były wicestarosta Adam Kucharek z Platformy Obywatelskiej, czyli przedstawiciel opozycji w powiatowym samorządzie, na konferencji prasowej przedstawił listę zarzutów pod adresem zarządu powiatu, która zostanie przekazana staroście. Przed naszą kamerą radny Kucharek sformułował kilka zarzutów. Uważamy za niedopuszczalne rzeczy odwołanie pani prezes dzień po Radzie Powiatowej, gdzie uważam, że powinno być konsultacja właściciela z Radą i dopiero potem ewentualnie podjęcie takich kroków o odwołanie. Ale odwołanie powinno być jak już całego zarządu, czyli pani prezes i pana wiceprezesa. Następne pytanie to jest takie, dlaczego nie odwołano Rady Nadzorczej, organu, który jest odpowiedzialny za monitorowanie wydawania środków, nadzorowanie spółki. Tczewski szpital ponad 10 lat temu miał 23 miliony długu. Sukcesywnie w okresie kilku lat udało się oddłużyć placówkę, a były także lata, w których odnosił niewielki, ale jednak zysk. W minionym roku zakończono wieloetapową rozbudowę placówki. Realizacja tej inwestycji z pewnością odbiła się na wyniku finansowym. Bilans za poprzedni rok będzie zamknięty stratą. Zapytaliśmy starostę jaką. Musimy poczekać do wykonania czy dokonania tego bilansu za miniony rok, bo to jest sprawa kilku jeszcze miesięcy. Natomiast orientacyjnie mówi się o kwocie około 3-3,5 miliona złotych. Jednakże tutaj musimy również wziąć pod uwagę to, że tam są ukryte koszty amortyzacji. W związku z tym to nie jest sytuacja taka jednoznaczna. Dla nas najważniejsze jest to, aby zawsze były zapewnione środki na wypłatę wynagrodzeń i zobowiązań w stosunku do dostawców, ewentualnie kontrahentów. To jakie starosta poczyni kroki, jakie zarząd powiatu poczyni kroki, żeby tę sytuację naprawić? Kto będzie odpowiedzialny za to,
żeby ta sytuacja została unormowana? W tej chwili Rada Nadzorcza oddelegowała swojego przewodniczącego, pana Roberta Draszyńskiego, do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki do czasu powołania nowego prezesa, który zostanie powołany na wyniku konkursu. Ogłoszony ten konkurs zostanie prawdopodobnie jutro.